Nagranie jak z radiowozu pościgowego. Czytelność wyższa niż topowych kamer 4K. Najwyższa skuteczność również w ciemności. Ale jak to zrobić? Już tłumaczę, ale najpierw intro. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Paweł Urbaniak z wideorejestratory24.pl. Cześć. Kamery samochodowe ciągle ewoluują w kierunku coraz to bardziej skutecznych i funkcjonalnych urządzeń, upowszechniając się przy okazji w coraz to większej ilości pojazdów. Dzisiaj na tapet trafia coś do pewnego stopnia rewolucyjnego. Jest to teleobiektyw dedykowany do rejestracji przodu auta obok ultraszerokokątnego obiektywu kamery, do której będzie on podpięty. Nie jest to co prawda pierwszy teleobiektyw w wideorejestratorze samochodowym, ale pierwszy tak skuteczny, przemyślany i zrobiony po prostu dobrze. Już na wstępie mogę zdradzić, że teleobiektyw WIOFO RTC300 w połączeniu z kamerą główną WIOFO A229 Pro to najskuteczniejsze rozwiązanie dostępne obecnie w połowie 2024 roku na rynku. Tak więc szykuje się nie lada gratka dla najbardziej wymagających użytkowników, chcących zabezpieczyć możliwie najbardziej użyteczny materiał dowodowy dotyczący przebiegu wydarzeń na drodze z przodu pojazdu. Czym właściwie jest kamera z teleobiektywem WIOFO RTC300? Jest to, jak widać, kolejny moduł rozszerzający po prostu zakres monitorowania. Nowość? Niekoniecznie. Ostatecznie nawet więcej, bo trzy obiektywy skierowane w jednym kierunku posiadałem w telefonie, który kupiłem w 2019 roku. Co więcej, mój poprzedni, jeszcze starszy smartfon również miał takie samo rozwiązanie na tyle. Tak więc z jednej strony nic nowego, z drugiej pośród wideorejestratorów samochodowych jednak pewna ciekawostka. Teleobiektyw WIOFO RTC300 bardzo przypomina kamerę wewnętrzną, jak też kamerę tylną. Również posiada pełen zakres pochylenia obiektywu, za co duży plus. Tak więc teleobiektyw podłączamy po prostu do kamery matki za pomocą przewodu o długości 60 cm, po prostu wpinając go do gniazda kamery tylnej. Teleobiektyw umożliwia podpięcie do kamer WIOFO A229 Pro oraz A229+. Ja w czasie testów oparłem się o kamerę główną A229 Pro, która po prostu widzi więcej od WIOFO A229+, dzięki wyższej rzeczywistej zdolności rozdzielczej oraz szerszemu rzeczywistemu kątowi widzenia. Po podłączeniu modułu teleobiektywy możemy jeszcze dopiąć kamerę wewnętrzną, która oprócz wnętrza będzie nagrywać również to, co widoczne poprzez szyby boczne oraz do pewnego stopnia przez szybę tylną pojazdu. Niestety z racji tego, że teleobiektyw WIOFO RTC300 podłączony jest do złącza kamery tylnej, to siłą rzeczy tracimy możliwość korzystania z klasycznej kamery tylnej i jedyną możliwością dalszego rozszerzenia zakresu nagrań to właśnie moduł wewnętrzny z przewodem o długości 1 metra. Możemy co prawda dokupić dłuższy przewód, ale będzie on miał dalej tylko 3 metry, więc zbyt mało, aby sięgnąć do szyby tylnej w typowych pojazdach. Tak to wygląda w momencie premiery i może ulec zmianie wraz z kolejnymi rewizjami kamer. No dobrze, budowa, sposób podłączenia, a we wstępie wspominałem, że to najskuteczniejsze rozwiązanie na rynku. Dosyć więc budowania napięcia, przejdźmy do tego, jak nagrywa ta kamera. Jeśli chodzi stricte o specyfikację techniczną, mamy tutaj dokładnie ten sam przetwornik, co w module tylnym zestawów dwu- i trzykanałowych, czyli Sony Starvis 2 i MX675. Znakomita matryca światłoczuła, którą znajdziemy także w modułach głównych wielu bestsellerowych kamer, chociażby w WIOFO A229+. To, co robi różnicę, to ogniskowa, sprawiająca, że mamy do czynienia z prawdziwym teleobiektywem. Producent nie podaje niestety jej dokładnej wartości, ale w stosunku do optyki modułu głównego A229 Pro możemy mówić tutaj natomiast o przybliżeniu rzędu razy 4,5. Ale jak duża jest to różnica w rzeczywistości? Tyle widzi kamera główna WIOFO A229 Pro, tyle natomiast teleobiektyw WIOFO RTC300. Dla kontekstu weźmy jeszcze wycinek z kadru 4K odpowiadający temu, co rejestruje teleobiektyw. Otrzymamy wtedy taką nieostrą papkę. Jeszcze raz ten sam kadr z teleobiektywu. To była tylko taka statyczna scena z postoju na światłach, aby dokładnie pokazać różnicę tego samego miejsca, jak w takim razie wyglądają nagrania już w czasie jazdy.
ilość możliwych do czytania informacji na skrajnych pasach ruchu czy też zaparkowanych pojazdach wręcz na poboczu jest spektakularna i rekordowa, jeśli chodzi o kamery samochodowe. Zwraca uwagę fakt kompensacji perspektywy naturalnej dla prawdziwych teleobiektywów z dłuższą ogniskową, który sprawia, że mocno oddalone od siebie pojazdy wydają się relatywnie blisko siebie. Ma to niesamowicie istotne reperkusje, pozwalając odczytać z łatwością nie tylko tablice tych najbliższych pojazdów, ale również tych z dalszego rzędu. Nie zapominajmy, że cały czas mamy do dyspozycji również równolegle rejestrowany materiał z ultraszerokokątnego obiektywu WIOFA 229 Pro, który sam w sobie to najwyższa możliwa półka dzięki przetwornikowi Sony Starbiz 2 i IMX 678 4K HDR. Taka kombinacja daje nam możliwie pełny przegląd tego, co rozgrywa się przed naszym pojazdem. Teleobiektyw pozostaje bezkompromisowo skuteczny również w bardziej wymagających sytuacjach. Jego fizyczne właściwości optyczne sprawiają, że nadjeżdżające pojazdy są niejako łapane z większej odległości. Dzięki temu dłużej ich detale są po prostu czytelne. Czasami wręcz tylko teleobiektyw potrafi zarejestrować czytelne tablice rejestracyjne właśnie dzięki swoim unikalnym właściwościom, kiedy to nawet tak skuteczny wideorejestrator jak WIOFA 229 Pro po prostu zawodzi. A warto w tym miejscu podkreślić, że w materiałach, które oglądacie, stosuje ustawienie ujemnej korekty ekspozycji z wartością -1 EV. Jak już podkreślałem przy okazji wielu materiałów, ustawienie takie sprzyja właśnie ograniczeniu efektu rozmycia ruchu za cenę trochę tylko ciemniejszego obrazu, który to zawsze można przecież później w postprodukcji sobie rozjaśnić. Obejrzyjmy więc jeszcze relatywnie wymagający fragment drogi podmiejskiej zarejestrowany w czasie pochmurnego dnia. To, z jaką łatwością można z tego materiału odczytać właściwie wszystko, jest olbrzymim atutem tego zestawu. Aż przyjemnie popatrzeć. Wprawdzie wideorejestratory samochodowe mają być przede wszystkim skuteczne. Mają nagrywać czytelny i użyteczny materiał dowodowy. To w przypadku WIOFA RTC300 z WIOFA 229 Pro, jeśli tylko chcemy, możemy również ustawić takie bardziej panoramiczne proporcje nagrań 21:9. Taki materiał będzie nie tylko bardzo skuteczny, ale również bardziej efektownie wyglądający na wyświetlaczach o podobnych proporcjach. Teoretycznie lepiej zostawić standardowe proporcje 16:9, bo widać na nich po prostu więcej w pionie, ale przyznajcie, że taki kinowy efekt wygląda atrakcyjnie. Tak więc prezentowany zestaw radzi sobie nie tylko z mega skutecznym rejestrowaniem wydarzeń, ale umożliwi po prostu zarejestrowanie tak przy okazji ładnych nagrań, bo i czemu by nie? Jeśli ktoś nagrywa swoje wojaże na vloga albo po prostu lubi sobie obejrzeć jakieś ciekawe widoki, to polecam. Jeśli chcemy zarejestrować po prostu użyteczny materiał dowodowy, zostawmy po prostu domyślne proporcje 16:9. Mamy więc kombinację dwóch kamer znakomicie radzących sobie w pochmurny, ale jednak dzień. I szczerze powiedziawszy, to było właściwie do przewidzenia, jeszcze zanim wykonałem przejazdy testowe. Co będzie jednak w nocy? Przecież taki teleobiektyw siłą rzeczy będzie mieć ciemniejszą optykę, a więc w nocy już sobie nie poradzi, prawda? Szczęśliwie nic bardziej mylnego, ale to, jak bardzo jest to skuteczna kamera, wow, szczerze nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. Moduł teleobiektywu posiada tryb Auto HDR, czyli możemy ustawić, w jakich godzinach HDR będzie się automatycznie aktywował. Dla najlepszych rezultatów jest to noc, dokładnie tak samo jak dla kamery głównej. A jeśli nawet czasem teleobiektyw sobie po prostu nie poradzi, zawsze pozostaje przecież materiał z lidera nagrań nocnych w postaci WIOFA 229 Pro. Ogólnie to, ile da się odczytać z tych nagrań, to klasa sama dla siebie, a zestaw ten jest w nocy skuteczniejszy od wielu kamer nagrywających za dnia. Czytelne tablice rejestracyjne jadących kolejnych po sobie pojazdów na jednym ujęciu? Żaden problem, mam przecież teleobiektyw. Natomiast to, co dzieje się w całkowitych ciemnościach na obwodnicy, aż miło popatrzeć. Najlepsze kamery potrafią wprawdzie zarejestrować czytelność w takich warunkach, ale jest to już tak trochę jakby na granicy, tak ledwo. A tutaj z teleobiektywu mamy po prostu najwyższy poziom czytelności. Tego jeszcze po prostu nie było.
Jeszcze trochę materiału dla tych, którym spodobał się ultrapanoramiczny materiał 21:9. Bez zaskoczenia rekordowa skuteczność zostaje zachowana. Jeszcze ciekawostka, nie omieszkałem sprawdzić również, co się stanie z wyłączonym HDR w nocy. Część rezultatów to jedno wielkie wow. Tutaj natomiast widać najbardziej spektakularną obkładkę z niezliczonych tysięcy przeanalizowanych w ostatnich latach. Dotychczas rekord czytelności w nocy to dające się odczytać tablice rejestracyjne na tym pasie. Nomen omen potrafi to przykładowo VIOFA 229 Pro. Tutaj mamy przebicie tego rekordu o pojazd zaparkowany jeszcze dalej, bo na poboczu. I od razu kolejne pobicie tego samego rekordu o pojazd zaparkowany jeszcze dalej, bezpośrednio za nim. A jak się dobrze przyjrzeć, to widać również, że jeszcze kolejny pojazd na tym samym końcu ma prawie że takie czytelne tablice z tak wielkiej odległości. I nie są to statyczne sceny, pojazd testowy przecież całkiem sprawnie się poruszał. Aż miło przedstawić kamerę samochodową z takimi osiągami, bo jest to rzeczywisty postęp widoczny już na pierwszy rzut oka. Rewolucja, a nie powolna ewolucja. Aby nie było zbyt pięknie, to teleobiektyw w nocy bez włączonego HDR-u notuje takie spektakularne wyniki przeplatane z nieczytelnymi materiałami. Niestety po wyłączeniu HDR-u w nocy dokucza rozmycie ruchu. Jeszcze tak porządkowo teleobiektyw ze stale włączonym HDR za dnia. Dalej dobrze, ale jednak w dzień radzi sobie lepiej z deaktywowanym HDR. Tak więc rekomenduję jednak tryb Auto HDR, gdzie HDR automatycznie uaktywni się po zmroku, a w dzień pozostaje wyłączony. Jak widać, teleobiektyw VIOFA RTC300 daje szerokie pole manewru, jeśli chodzi o jego ustawienie. Podobnie jest ze samym sposobem montażu. Teoretycznie jest to teleobiektyw montowany do szyby przedniej, który nagrywać ma przód samochodu. Co stanie się natomiast, jeśli nie posłuchamy instrukcji obsługi i zamontujemy go inaczej, przykładowo w charakterze kamery tylnej? Aby tego dokonać, potrzebujemy przewód do kamery tylnej o długości 6, 8 lub 10 metrów. Po przyklejeniu do szyby tylnej widzimy ponownie znakomitą skuteczność rejestrowanych szczegółów. Tablice rejestracyjne pojazdów za nami po prostu są czytelne. Podobnie sprawy się mają również w czasie pokonywania bardziej wymagających odcinków. Wady? Jedna zasadnicza wynikająca wprost z fizycznych właściwości optyki, a mianowicie kąt widzenia. Teleobiektyw nie sprawdzi się natomiast jako jedyna kamera tylna, bo po prostu nie zarejestruje tego, co dzieje się szerzej wokół, a jedynie wąski wycinek drogi. Rozwiązanie? Jest, ale mało eleganckie i nie tanie. Jeśli chcemy taką rekordową czytelność również z tyłu, to również na szybę tylną musielibyśmy zamontować analogiczny zestaw jak na szybę przednią, czyli A229 Pro plus teleobiektyw RTC300. Nie będzie to najbardziej eleganckie możliwe rozwiązanie, ale da się. Jeśli ktoś poszedłby w tym kierunku, to śmiało zachęcam do wysyłania przykładowych materiałów przedstawiających pracę takiego zestawu. Idąc dalej w kierunku niestandardowych rozwiązań, nie omieszkałem również zweryfikować, jak teleobiektyw radzi sobie zamocowany na szybie tylnej z wykorzystaniem opcjonalnego długiego przewodu, ale patrząc do wewnątrz. Bardzo ciekawa perspektywa i co ważne, wciąż zachowana niezwykle wysoka czytelność i skuteczność. To do kompletu kolejna ciekawostka. Montuję kamerę z teleobiektywem na szybę przednią, ale obracam ją do tyłu. Chyba najmniej funkcjonalne z przedstawionych możliwości, ale RTC300 dalej staje na wysokości zadania, które nie ułatwia bardzo mocno przyciemniona szyba.
Wyczerpawszy możliwości podłączenia kamery samochodowej z teleobiektywem w pojeździe osobowym, przejdźmy do podsumowania. Jak nie trudno się domyślić, kamera z teleobiektywem Wiofo RTC300 w połączeniu z Wiofo A229 Pro zasługuje na zdecydowaną rekomendację. Z pewnością nie jest to rozwiązanie dla każdego, ale jeśli chcesz najwyższej możliwej, a w tym przypadku wręcz rekordowej skuteczności, to jak najbardziej polecam. Linki do kamer, akcesoriów oraz przygotowanego gotowego zestawu zawierającego teleobiektyw i kamerę do jej podłączenia oraz niezbędne akcesoria znajdziesz w opisie. Ja w tym miejscu serdecznie dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Widzimy się przy okazji kolejnego testu. Jeśli natomiast doceniasz niezliczone ilości przeanalizowanych stopklatek, dziesiątki kilometrów zrobionych w czasie przejazdów nocnych, zamiast spać tak jak inni, czy też kombinowanie przy testowaniu wszystkich możliwych opcji umiejscowienia kamery w różnych autach, co wbrew pozorom jest dosyć czasochłonne, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zostawienia subskrypcji, aby nie ominęły Cię inne ciekawe materiały. Z góry dzięki i do zobaczenia. Cześć. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.